Współczesna maskarada to tytuł Twojej kolekcji. Jaką główną myśl w niej zawarłaś? Myślę, że główną myślą tak naprawdę była maska. Od tego się wszystko zaczęło. Mój cały dyplom magisterski opierał się na motywie maski. Starałam się we współczesnej maskaradzie ukazać trochę człowieka, nie tylko współczesnego, ale ogólnie. Jego charakter, to, że często przyjmujemy maski, troszkę w prześmiewczy, myślę, sposób to zrobiłam, nadając wiele kolorów, faktur, łącząc różne akcesoria. No, taka była główna idea. To nie jedyne Twoje talenty. W czerwcu mieliśmy jeszcze okazję zobaczyć drugą moją specjalizację, czyli kostium sceniczny. Wykonałam wtedy lalki. Kończyłam i kostium sceniczny, i ubiór.